Witam Państwa. Dzisiaj my, redakcja programu Kulturalnie, jesteśmy gośćmi znakomitego artysty wizualnego Jerzego Beskiego. Witam Pana serdecznie. Dziękujemy za zaproszenie i gratuluję zdobytej nagrody na ostatnim salonie wiosennym Grand Prix Marszałka Województwa Opolskiego za sztandar 40 już z kolei. Te sztandary to Pana twórczość, która trwała i trwa nadal od kilku lat, ale przedtem przecież zajmował Pan się abstrakcją. Jak to się stało, że od tej poetyki, czystej abstrakcji przeszedł Pan do formy sztandaru? Ja skończyłem studia w 1954 roku. To było ledwo dwa lata po śmierci Stalina. W ten czas jeszcze obowiązywał socrealizm. A w Krakowskiej Akademii jeszcze koloryzm przedwojenny. Więc wszyscy prawie, którzy wychodzili z Akademii, to wiedzieli, że mają sobie coś znaleźć. Bo to, co w uczelni zgłębiali lub nie zgłębiali, w każdym razie co otrzymali, to jest dopiero początek drogi, którą trzeba odbyć. Więc ja po studiach przez dobrych parę lat to mnie interesowała sztuka ludowa, zwłaszcza malarstwo na szkle i forma prymitywnej jakiejś narracji, takiej urody surowej obrazu. Ja w tym dłubałem przez jakiś czas. Potem trochę mnie zainteresował realizm magiczny. Zrobiłem wystawkę. Szukałem w tym kierunku, ale to było dla mnie jeszcze za mało osobiste. Wreszcie się przerzuciłem na abstrakcję jako takie szukanie sprawdzianu, no bo mówiąc szczerze, jest to czysta gra formą, więc jakiś egzamin sobie zaliczyłem też z tego. I wyszedłem do wniosku, że właściwie trochę jest to pusta zabawa w tą abstrakcję. Trzeba znaleźć coś nowego. Szukałem jakiejś innej formy, a chyba wycieczka do Wiednia, żeby zobaczyć tamte zbiory, a szczególnie mnie interesował Bruegel. Spowodowała, że no już się ustawiłem jako taki, no jakoś tam zaangażowany. I w ten czas sobie nagle uświadomiłem, że sztandar, no to jest nośnik zawsze jakiejś treści, jakiegoś skrótu, ma własną urodę, coś osobnego. Ja się dobrze poczułem w tym świecie, aluzji, sugestii niedopowiedzianej, dialogu z odbiorcą, bo każdy odbiorca po swojemu coś może zrozumieć. Nic dosłownego. Ja nawet unikam tytułów.
tylko daje liczbę kolejną. No jest parę rzeczy, gdzie musiałem dać tytuł. Na przykład jeden sztandar poświęciłem szalemu obywatelowi, czyli człowiekowi, który się spalił pod Pałacem Kultury w Warszawie. No, szukałem jakiegoś odniesienia do tego, co się aktualnie wokół mnie dzieje, co sobie kojarzę, co mi przychodzi. Zresztą z wielkim luzem to traktowałem, bo i żarty, i nawet takie jakieś hece, że na przykład spodnie są sztandarem, czy coś takiego, więc robiłem taką grę, czasem z humorem, czasem serio, czasem z ryzykownym żartem i myślę, że będę się w to dalej bawić. Obraz, czy sztandar akurat nie jest obrazem, w każdym razie każda wypowiedź nie powinna być tylko i wyłącznie grą formy, samej dla siebie, grą jakiejś koncepcji estetycznej takiej czy owakiej. Jeszcze powinien być jakieś przesłanie. Dobre określenie, przesłanie, jakieś zasugerowanie myśli, podprowadzenie pod jakąś refleksję o coś takiego. Muszę się przyznać, że właściwie doszedłem do tego, że ta gra z widzem nie jest czymś zaplanowanym, czymś, co ma jakąś ideę przewodnią i tak dalej. I też nie ma konsekwencji. To jest coś, co się w głowie zjawia i się okaże, że sprawdza się już w realizacji. I to jest nie do określenia, na czym ja będę jutro, czy pojutrze, czy kiedyś pracował. A czy takim momentem może być też jakaś znaleziona rzecz gotowa? Bo wykorzystuje Pan chyba takie elementy w tych koncepcjach. Ja już bardzo rzadko, raczej nie. To są wszystko ta do Z stworzone rzeczy. Gdzieś tam na przykład coś mi potrzebne, tam w jednym potrzebny był mi kostur. No to chodząc na spacery, oglądałem tam gdzieś za rozmaitymi kawałkami, ale znalazłem jakiś tam kawałek, odpiłowałem go, przyniosłem i zamontowałem. To w ten sposób się odbywa, że ja w każdym sztandarze stosuję jakiś konkret, całkiem fizycznie autonomiczny jako przedmiot, żeby to wrażenie, ten odbiór był wzmocniony właśnie tym, ponieważ samo malowanie no, jest jakąś tam złudną zabawą, natomiast jak się użyje czegoś konkretnego, czy się wykona jakiś, na przykład potrzebna mi jest ręka albo noga, czy coś, no to ja ją wykonuję i tam montuję do tego trochę to działa jak przedmiot. Gdzie obecnie możemy obejrzeć sztandary? Sztandary się mnożyły, gdzie się dało, w Opolu pokazywałem. Chyba najlepsza wystawa była w Filharmonii, bo tam na chyba drugim piętrze to było.
tak wisiały ciasno i to się okazało, że one nawzajem na siebie oddziałują. Czyli nie potrzebują światła. Tam dobre światło było. Oczywiście każda forma plastyczna potrzebuje światła. A obecnie są w Mosznej? I w końcu to wisiało mnie na strychu i ja zacząłem szukać, gdzie by to ulokować, ponieważ no, takie bytowanie na strychu niczego dobrego nie wróży. I pomysł był, żeby znaleźć jakieś miejsce. Szukałem, w końcu wpadłem na tę Moszną, którą zresztą dobrze znam. Prezes okazał się niezwykle emocjonalnie po mojej myśli i to zawisło tam w tej klatce schodowej, która prowadzi z drugiego piętra do kaplicy. Tam jest taka To chyba świetne miejsce dla sztandarów, zamek. I ja uważam, że to jest świetne miejsce, tym bardziej, że ja zapomniałem, że zamek już przestał być sanatorium, a jest obiektem turystycznym. Zapraszamy Państwa do Mosznej. Może zobaczycie tam w otoczeniu zamkowym sztandary Jerzego Beskiego. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.